Historia pałacu rozpoczyna się w roku 1787, kiedy ów budynek powstał. Został on wzniesiony w miejscu dawnego dworu, a wokół niego i w dolinie rzeki założono park krajobrazowy w stylu angielskim. Za czasów lubomirskich pałac pełnił rolę letniego salonu oraz miejsca spotkań ludzi nauki i sztuki. Po śmierci księżnej Marii Karoliny z lubomirskich Radziwiłłowej w 1795 roku majątek odziedziczył jej siostrzeniec Jan Alojzy Potocki. W XIX wieku obiekt wielokrotnie zmieniał właścicieli i nabywców. Spośród nich można wymienić Józefa Christiana Heinricha von Maltzan, jego syna Georga, Karola i Jana Szlenkierów oraz Szymona Neumana. Przez kolejne lata dokonywano stopniowej modernizacji i przebudowy pałacu w stylu eklektycznym. W maju 1809 roku w murach tego obiektu znajdowała się kwatera dowódcy Armii Księstwa Warszawskiego, księcia Józefa Poniatowskiego. Kolejno w 1936 i 1937 roku kręcono tu sceny do filmów Trędowata i Ułan księcia Józefa. We wrześniu 1939 roku kwaterowało tu dowództwo grupy operacyjnej kawalerii generała Władysława Andersa. Następnie w czasie II wojny światowej kwaterowali tu Niemcy. Po 1945 roku w murach pałacu funkcjonowały m.in. szkoła rolnicza, ośrodek zdrowia, apteka, przedszkole oraz filia szkoły podstawowej. W 1998 roku nieruchomość odzyskali spadkobiercy rodziny Neumannów, którzy potem sprzedali ją jednej z polskich firm i od tej pory pałac stoi opuszczony po dziś dzień. Mamy tutaj pierwszą makietę bloku mieszkalnego na 7-8 pięter. Zobaczmy ją tutaj z bliska. To idziemy już w głąb pałacu. Pierwsze, co rzuca się w oczy, sporo tutaj szaf. Kolejna makieta bloku mieszkalnego, kask roboczy. I kolejne makiety, tym razem z bliska. Starych wejść, ale musimy uważać. Tutaj znajduje się ośrodek zdrowia. Nie chcielibyśmy zostać zauważeni, prawda? To teraz schodzimy do piwnic. Tutaj możecie zobaczyć zachowany oryginalny parkiet schodów oraz poręcze. Mamy pierwsze pomieszczenie tutaj po prawej. Co tutaj się znajdowało? O, tutaj widzę różne rury, tutaj pewnie woda szła, rury wodne, elektryczne, czyli różne instalacje tutaj po prostu zasilające ten obiekt w prąd elektryczny i wodę. To jest oczywiście już konstrukcja bardziej nowoczesna. Tutaj możecie zobaczyć jeden z podstawowych surowców do budowy tego pałacu, czyli cegłę czerwoną. O, tutaj zobaczcie, jakie klimatyczne pomieszczenie piwniczne. Po lewej stronie już pewna rzecz przykuła moją uwagę. A odpowiedzią na to pytanie jest fortepian. O, tutaj nawet widzimy markę firmy, która produkowała te fortepiany. Kerntow i Syn. Czytałem w internecie, że to była jedna z najbardziej prosperujących w Polsce, na ziemiach polskich, firm produkujących fortepiany. Dobrze, mini recital zagrany, idziemy dalej eksplorować. Tutaj nie ma co zaglądać. Tutaj widzę jakieś ciekawe pomieszczenia. Tutaj mamy jeden ze stolików, zachowanych nawet z kilkoma szufladkami. Tutaj klasyka, czyli kibelek. Tutaj te haki to ślad po ukradzionym kaloryferze. Są niektóre
ktoś tutaj próbował ukraść elementy instalacji. Czerwonej cegły. No, tutaj jakieś półeczki. Może tu była spiżarnia. Tutaj kolejne pomieszczenie przed nami. Tu z kolei mogła być kuchnia, na co wskazywałyby te piece właśnie opalane węglem, drzewem. Tutaj można było przygotowywać posiłki. Tutaj kolejna szafa, więc tutaj może przechowywano różne składniki, warzywa, owoce. Kolejny stół, nawet tutaj pień drzewny, krzesełko. Chodźmy jeszcze tutaj. Się wydaje, że to ewidentnie musiałyby być pomieszczenia kuchenne tutaj, nie tylko piwnice. Zobaczcie, takie drewniane szkielety. Więc tutaj musiano przetrzymywać różne przetwory, warzywa, owoce. Jesteśmy tutaj na parterze jakby. Tutaj jeszcze farba ścienna wyglądała, się zachowała. Teraz tu co się znajdowało? A, tutaj można było sobie wyjść i pooddychać świeżym powietrzem. Tam już byliśmy, to teraz na górę. Pierwsze piętro, pierwszą kondygnację tego pałacu. Może to musimy uważać. O, widzę, że tutaj jedno z pomieszczeń na wysokości drzwi zostało zabite taką dyktą i bardzo dobrze, bo pokażę wam teraz dlaczego. Ono dlatego. Zwróćcie uwagę, że gdzieniegdzie jeszcze elementy takiej oryginalnej oprawy, takiej oryginalnej budowy tego pałacu się jeszcze zachowały. Tutaj zobaczcie filary, bardzo piękne. Idziemy dalej. Chodźmy teraz do pomieszczenia po lewej stronie. A tutaj jest wyjście na taras widokowy. To chodźmy, pokażę wam go z zewnątrz. Tutaj jeszcze zobaczcie na te schody, też zachowane w całości i poręcze tak samo. A tutaj widzę, ktoś zrobił sobie taki patent na zapasową poręcz, już bardziej współczesną. Tutaj kolejne pomieszczenie po prawej, tutaj widzimy klasa pierwsza A, pierwsza B. No ten obiekt na przestrzeni lat służył swego czasu jako szkoła, więc te tabliczki nie powinny dziwić. Gdzie tutaj pod nogami mogą trzeszczeć fragmenty zerwanej tapety.
Tutaj kolejne pomieszczenie, tutaj zabite dyktą. I ostatnie tutaj pomieszczenie na górze. Pokażę wam to z bliska. Ponieważ tutaj też mocno drewniana podłoga jest zbutwiała i miejscami trzeszczy, więc tutaj trzeba postępować bardzo ostrożnie. Jeszcze na górę, ponieważ wchodząc na ten poziom pałacu widziałem, że jeszcze schody idą dalej. A nie mówiłem? Tutaj przez to okienko teraz pokażę Państwu część parku, który znajduje się w otoczeniu pałacu. Charakterystyczny element architektury pałacowej nowożytnych czasów i późniejszych, więc coś bardzo pięknego. Idziemy do środka. Tutaj pierwsze pomieszczenie po lewej, toaleta. Chodźmy dalej. No tutaj to już będzie bardziej wysokość strechu. O, tutaj ciekawie wygląda to pomieszczenie. Krzesełka zebrane. Może tutaj jakieś zebrania się odbywały, czy lekcje, czy wykłady. Tutaj okienko. Więc może to była jakaś szatnia, jakaś recepcja tej na tej wysokości. Tutaj widzę jakieś pomieszczenie jeszcze, które mijaliśmy. Tak. To samo, które mijaliśmy chwilę temu. I ostatnie tutaj pomieszczenia. I ostatnie pomieszczenie. Zobaczcie. Jedna tutaj szafka, druga szafka i stolik. Schodzimy.